Witam na kolejnym urbexie. Ten ośrodek już jest w coraz to gorszym stanie. Wiesz, 5 lat temu był pilnowany. To jeszcze było 5 lat temu pilnowane z tego, co my wiemy. A ten cały tam zarządca, czy jak go tam zwał, już tam zwał. Przyjeżdżał i wzywał psiory, jak tylko złapał jakichś eksploratorów. Na gorącym uczynku. Po czym ośrodek został cały rozkradziony do cna. To się nazywa normalnie. Tak niszczą. Po co to było niszczyć? Mogło to być sobie, mogło to na przykład jeszcze działać. Wow. A tak to musieli rozgrabić. No musieli, no. Taką mamy niestety w Polsce rzeczywistość. Czuj, mnie zaaresztujecie i potem... To jest nie turno. Nie. A tu jest... Boża piękność tu jest. Ten las. Fajnie tu jest tak... Tak naprawdę tak... Tak pia tu coś zaś się... Po co to ciekawe? Jakiś koc tu ktoś rozłożył. Do czego komu ten koc był potrzebny? Że go tutaj rozłożył. Ja dokładnie. Dobrze. Ja. Błędy. Przejdziemy se przez. Już dobra, już. Już. Przeszliśmy se przez to tu. Jeszcze coś szło. O, tu jest najpiękniej, w tym miejscu. O, ale tu jest Bożu. Jak Bożu. Fajnie tu jest. Sara. Ale fajnie. Ładne oczy masz. Komu je dasz? Rozgrzeweczka przed Wisłą. Rozgrzać przed Wisłą trochę. Coraz to gorzej. O kurczę, to jeszcze było niedawno. Tutaj była ekipa i tu jeszcze. Matko kochana, i to wszystko demontują. Co się da? O nie, po prostu masakra. To jakaś masakra po prostu. Jak to zdewastowane jest. Masiakra, a tu jest fajny klimat, naprawdę. Yeah.